Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Kilka dni temu, chyba dwa dni temu, informowałem Was o takiej smutnej historii, gdzie człowiek, który wygrał licytację charytatywną na rzecz Igorka Flaka, ostatecznie zamilkł tuż przed galą i z tego zwycięstwa swojego absolutnie się nie wywiązał i prosiłem go na przyszłość, żeby takich rzeczy już więcej nie robił, bo jeżeli nie chce pomóc, to przynajmniej nikt nie przeszkadza. Jako ludzie odpowiedzialni, jako organizacja MMA VIP, oczywiście w tym filmie powiedziałem Wam, że przekazujemy te 4000 pomimo wszystko na rzecz leczenia Igorka. Ale dzisiaj taka niesamowita historia. Odzyskałem wiarę w ludzi, mówiąc szczerze, ponieważ po tym filmie odezwał się do nas Remigiusz Pertkiewicz. Człowiek, który wylicytował już na rzecz chorego Bartusia niebieską torbę, moją słynną niebieską torbę, i zdecydował, że również chce wylicytować te atrybuty, które były przypisane tej licytacji, czyli pióro ze złotą stalówką, kask żużlowy Dominika Tymana, dodatkowo dwa takie ekskluzywne zaproszenia na backstage, również z możliwością wyjścia do ringu w teamie z zawodnikiem, którego sobie wybiorą. Remigiusz już przejął tą licytację i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Wiara w ludzi została przywrócona, jeśli chodzi o mnie, że są ludzie nieodpowiedzialni, są ludzie, którzy no nie do końca zdają sobie sprawę z różnych rzeczy i tragedii, ale są też ludzie, którzy są bardzo oddani i zawsze dostrzegą drugiego człowieka. Remigiusz, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście te wszystkie atrybuty przekażemy Ci podczas kolejnej gali w Oktagonie oficjalnie, a 4000 od Ciebie oczywiście wędruje do Igorka Flaka. Dziękuję bardzo. Cześć, cześć.